Dawid, na początek gratulacje. Mówisz, że masz podzieloną uwagę, ale dzisiaj na skoczni było skupienie tylko na jednym zadaniu i to zadanie wyszło wyśmienicie. No, czy tą podzielną uwagę mam taką bardzo dobrą, to za chwilę zobaczymy, bo tu mi dali zadanie, żeby podpisywać numerki. Generalnie moja żona twierdzi, że podzielności uwagi nie mam w ogóle, więc postaram się jej to udowodnić. A jeżeli chodzi o skocznię, no to zgadza się. Na skoczni ta podzielność uwagi nie jest za bardzo przydatna, bo tam... No tam trzeba się skoncentrować na tym, co jest do zrobienia na progu i to, co się dzieje dookoła, już no aż tak bardzo nie jest ważne. Można to widzieć, ale nie trzeba z tego, nad tym się po prostu zastanawiać. Dawid, mam wrażenie, że trudno ciebie z równowagi wyprowadzić. Nawet ta mała wpadka w Engelbergu, ten wypadek przy pracy, o którym mówiłeś, nijak na ciebie nie podziałał, na szczęście. I tutaj wróciłeś jak po swoje po prostu. No staram się, że tak powiem, podchodzić do tego wszystkiego z rozsądkiem, bo wiem, że no jakieś tam takie nietypowe i niepotrzebne ruchy no w niczym mi nie pomogą, więc dla mnie jakby istotne jest to, żeby z każdego dnia na skoczni, z każdego konkursu wyciągnąć jakieś wnioski pozytywne, to co było dobre, to co było nie do końca dobre. Bo uważam, że tylko w ten sposób można się poprawiać, no bo taka jest prawda, że gdzieś tam rozpatrując i rozpamiętując takie słabsze dni czy wpadki, no może się człowiek po prostu niepotrzebnie zapętlić w tym myśleniu. A prawda jest taka, że skoki, mimo że my zawsze powtarzamy, że to jest bardzo skomplikowany sport, to z drugiej strony jest bardzo prosty i tam nie ma co za dużo myśleć, po prostu trzeba iść i robić, najlepiej wykorzystywać to, co się wypracowało. Dawid, myślę, że nie tylko mi zaimponowałeś teraz tą podzielnością uwagi, bo tutaj podsuwałem ci różne rzeczy, oby to nie były jakieś umowy tutaj przeróżne, że tylko podpisujesz z automatu. Dawid, jak się czułeś od rana? Bo to też jest chyba ważne, że skoczek wstaje i tak czuje wokół siebie dobrą aurę, że wszystko jest w porządku, że nic nie przeszkadza. Ja bym ci powiedział, co jest ważne z rana, żeby jak się czuło. Ale to nie na wizji. Generalnie ja się dzisiaj od rana czułem dobrze po prostu. No, dali się wyspać. Dzisiaj nie było potrzeby jakiegoś bardzo wczesnego stawania. Był czas na to, żeby przeanalizować sobie te skoki z trenerem. Był czas na to, żeby się troszeczkę ruszyć, obudzić. No a później po obiedzie już rozgrzewka i na skocznie, więc no, to też jest taki fajny rytm. Ten wynik chyba nie jest dla ciebie zaskoczeniem, bo sprawiałeś właśnie wrażenie takiego, który jest pewny swojej dyspozycji, że to wszystko krok po kroku zmierza w dobrą stronę. Znaczy, może tak stuprocentowo pewny nie byłem, jaki wynik dzisiaj osiągnę, ale byłem pewien, że stać mnie po prostu na dobre skakanie. No i tak naprawdę tyle. No nie, tak jak już nieraz powtarzałem, no dla mnie nie jest istotne to, co się stało gdzieś tam kiedyś, bo dzisiaj jest nowy konkurs, nowy dzień i do niego można podejść po prostu z czystą głową i z zadaniem, z tym, co mam zrobić na skoczni przy przygotowaniu, żeby te skoki były jak najlepsze. I więc tym się za każdym razem staram zajmować, kiedy mam okazję startować.